Hej, cześć, witajcie moi drodzy, oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy w Outlast 2. Będzie już to ostatni odcinek, pewnie już z tej gry. Kurde, nie z tej strony sobie położyłem telefon, z tej strony chcę. Kudzide. Dobra, ładuj się, gro, ładuj się. Dobra, obejrzyjmy sobie to jeszcze raz. Taking care of my children, but yours, I am powerless. Tego się nie da przewinąć, nie da się. The child's too strong already. You've murdered paradise. God has gone silent. The storm, the birth. Who will he have if he Dobra, destroys us szybciej all? Gadaj, szybciej. Ja wiem, co i jak tutaj jest. Left to punish. I killed my children, all of them, every last one. O, gadaj szybciej. There's no more perfect faith than that. And still, God is silent. Kill that child if you can. If you love anything at all, crush its skull under your heel. I know God doesn't hear dead men, but I expect he answers them. Jaki debil, ja pierdzielę. Co za debil, co nie? Idiota. Ja pierdzielę. Idiota, no normalnie. A ja nie widziałem, jak on, kurde, w ogóle nawet ten zmarł. Idiota, kurde, ja nie mogę. Idioto ty. Dobra, co mam tu zrobić? Chyba tu mam wyjść już stąd, co nie? Bo co, ale tu, kurde, za przeproszeniem nie będę już kończył, co? Z tym dzieckiem idę? Serio? No dobra. Wychodzimy już. O jest. Oj, o, to ten gościu. O. Książkę ma na łbie. Dobra, uciekamy. Jaka muzyka, widzicie, słyszycie? Kurde, jakby z tego na przykład taka kościelna, kurde, pieśń. Ale ładnie się. Kurde, co tu się odwala? Co tu się odwalało w tej grze? No po prostu epicko. Niektóre momenty były straszne, co nie? Ale tu zaraz jeszcze wam powiem w podsumowaniu. Czy mam jeszcze dalej iść? Coraz głośniej śpiewają. Oh my god. O kurde. What the fuck, ile ich tu jest? Oh my god. O ludzie. Czekajcie, jak to się stąd tu czekało w ogóle? Co jest? Czego nie mogę się ruszyć? Ejo. What the f... Aha, szkoła. Hey Blake. Try to find me. I'm over here. Gdzie ty jesteś? Skubanico. Tu jej nie ma. Tutaj. Oj, wy tutaj gdzieś jest. Jezu, się wystraszyłem ciebie. O Boże. Serio.
begging thee to watch and keep, and send me quietly to sleep. Watchful Savior, wash away all I've been wrong today. Help me every day to be gentle, gentle, more like thee. Boże. I koniec. Wreszcie. Ojeju. Wreszcie ukończyłem tę grę. Ojeju, co wam powiem na zakończenie? Nie wiem, kurczę, nie wiem, nie wiem. No po prostu długa ta gra jest. Długa, długa, bardzo długa. Według mnie. Niektórzy widziałem, ukończyli ją w 6 odcinkach. Na przykład Joy 720. Tam jeszcze ktoś chyba w 9 odcinkach. Ktoś jeszcze w kilku odcinkach, co nie, a ja chyba będzie tu 15 albo 16 odcinków jakoś tak będzie. Ale w tej chwili nie, nie wiem, nie jestem pewny. Bo ja to na was nagrywam, co nie? I cóż, moi drodzy, podsumowanie, kurczę. Niektóre momenty były straszne. Na przykład ta wiedźma, co nie, która się później praktycznie pod koniec gry się zadźgała sama. I cóż, trochę było, powiem wam, przekleństw, ale to mało, mało co nie? Tam chyba może było w 3 odcinkach jakoś. No i cóż, moi drodzy. No i coś jeszcze wam powiem, kurczę. Nawet kawał dobrej roboty zrobili, jak w ogóle na przesuwanie premiery, jak pamiętacie, przecież ta gra miała wyjść we wrześniu 2016 roku, co nie, ale wyszła dopiero w kwietniu, 25 kwietnia konkretnie w 2017 roku. No ale cóż, lepiej poczekać było niż później. Wiecie, tak jak było, kurde, z Gothiciem. Pamiętacie, co nie, przecież, że śpieszyli, kurde, i co z tego wyszło? Guzik wyszło z tego. Kurde, po prostu masakrycznie zrobili w ogóle tę grę. W ogóle optymalizacja była do dół. No wiecie, o co chodzi mi. W ogóle niektóre gry to są, kurde, w ogóle do optymalizacje mają to. Można tak powiedzieć, popsuły to, co nie. Ale tu mało co taki gier jest. W ogóle. I Co jeszcze, kurczę, nie wiem co mi powiedzieć jeszcze, kurde, co jeszcze. Graficznie fajnie wygląda, co nie, graficznie. Ale dziwo, miałem 60 FPS-ów na średnich, czy tam na wysokich chyba. Szczerze nawet nie wiedziałem, że tak będzie, kurde. Ale dobre i to powiem wam, tylko pamiętam, że w którymś odcinku jeszcze jak byliśmy nad tym jeziorem, nie jeziorem, co nie, to miałem takie spadki FPS-ów, dobrze pamiętam jeszcze. Ale to wina była, chyba mi się wydaje, z malonego kompa wtedy. Ale wtedy co nagrywałem ten dzień. Nie pamiętam już, który to dzień był. Ale chyba to był, nie wiem, bo ja ukończyłem tę grę aktualnie 15 maja. Ale wy będziecie to oglądać dopiero, wiecie jak to jest z tymi odcinkami, co ja będę publikował je. Troszeczkę potrwa to, co nie? No ale cóż, moi drodzy. Moja ocena to jest 8,5 na 10, co nie? Ale powiem wam, że kurczę, fajnie to wygląda. Bym sobie jeszcze raz je przeszedł, ale... Ale za bardzo... A to tak było. Dobra, już wiem. Najwięcej było chyba... O, tutaj było najwięcej ich. Tych w ogóle. Albo księga, nie. Lamentacje, nie, tylko dwie. Najwięcej jest tutaj. 3, 6, 7. I tutaj 3, 6. 11? O kurde. No to nieźle. A nawet wam pokażę zaraz grafika. Nawet na wysokie jedno jest, jakoś efektów. A tak co, nie, wysoka, o kurde. Nawet nie wiedziałem, że ja na wysoki grałem. Praktycznie na wysokich, kurde. Fajnie. Wolę grać, kurde, wiecie, na full rozdzielczości. Ładnie to wygląda. Ale z drugiej strony, jakbym na przykład grał na rozdzielczości, nie wiem jakie tam są w ogóle, 640 na 480, ładnie to by wyglądało? No nie.
Co nie, ale wolę zmienić sobie ustawienia graficzne. Na przykład tak jak tutaj są w tym tak jak tutaj jest to nie w ustawieniach, że wysokie są, to bym sobie zmienił na bardzo nisko albo na nisko, co nie? Bo tak na bardzo wysoko, jakbym miał taki, nie wiem, zmulony komp albo na przykład taki stary, w którym gry w ogóle nie chodzą, to by było trochę lipnie, co nie? Przecież. No ale cóż, dobrze moi drodzy. Widzimy się oczywiście w kolejnych materiałach. Cześć!